Witam Państwa w programie Sportowcy od Kuchni. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Jędrzejewicz. Witaj. Dzień dobry. Agnieszka, ten nasz program jest zawsze taki troszeczkę odbiegający też od... Znaczy no wiadomo, że nie da się w nim uciec od tematu piłki nożnej, ale chcemy też w nim poruszać jakieś inne tematy. To wypadek przy pracy. W każdym razie no, na początek chciałem Ciebie zapytać właśnie jednak o tą piłkę nożną. Jak zaczęła się Twoja przygoda? Od kiedy zaczęłaś grać w piłkę? Pamiętasz ten dzień, kiedy postanowiłaś? Znaczy, w sumie to zaczęło się, jak miałam 6-7 lat. Na początku na podwórku z tatą chodziłam na boisko czasem pograć. W wolnym czasie zawsze razem chodziliśmy na boisko grać. Potem razem z wujkiem, znaczy wujek, bo mam wujka w swoim wieku. Aha. Zapisaliśmy się do klubu. Nazywał się MKS Chórek Mierzyk Podlaski. No i zaczęłam trenować z chłopakami, bo to było u nas nie było żeńskiej drużyny. Bo to małe miasto, no i potem uczęszczałam na te treningi z chłopakami, uczyłam się wiele, bo wiadomo, z chłopakami oni dużo silniejsi są i w ogóle. Potem dostałam propozycję, znaczy powołali mnie do kadry wojewódzkiej, no i to z dziewczynami już było. Jeździłam z dziewczynami, no i w sumie tak to się zaczęło. Czyli grałaś w tym chłopięcym zespole i jeździłaś na kadrę kobiet, tak? Tak, tak. Aha. A twój tata grał w piłkę? Tak, właśnie w tym samym klubie co ja. Aha, ale już w seniorach, tak? No, znaczy jak był młody, w sumie nie wiem ile tam, 17 lat, 16, znaczy od małego grał, ale tak w wieku 16-17 lat skończył. Aha, i już w ogóle jakby tylko grał sobie rekreacyjnie, tak? Tak, tak. A wujek? No mój wujek też już skończył w sumie, kiedy ja odeszłam do właśnie żeńskiej drużyny, to on właśnie też skończył grać. I teraz w ogóle zajmują się rzeczami innymi, niezwiązanymi zupełnie z piłką? No tak, dokładnie. Ale śledzą twoją... Śledzą, dokładnie, tata codziennie prawie do mnie dzwoni, pyta się jak trening, po meczach to też... No i mama, sama mama ciągle dzwonią, pytają się jak jest. I już prosto z huraganu, później gdzie trafiłaś, do jakiego klubu? Na początku trafiłam do Białej Podlaskiej. Aha. Tam spędziłam jakieś pół roku. Potem dostałam propozycję od Górnika i przeszłam. Czyli tutaj ktoś obserwował Cię jak grać w Białej Podlaskiej, czy jak to znaczy, było? Już wcześniej dostałam propozycję od Górnika, no ale wybrałam Białą, bo bliżej domu, ale potem zdecydowałam się właśnie na Górnik. I co, nie żałujesz tej decyzji? Na razie nie. Ciężko jest przebić się, bo wiadomo, że od razu trafiłaś w zasadzie do pierwszej drużyny i w sumie jako młoda zawodniczka już byłaś wprowadzana do pierwszego składu przez pierwszego poprzedniego trenera. I czy to był dla Ciebie taki duży przeskok, czy to znaczy, było... Wiadomo, trudno jest się przebić, bo to są bardzo doświadczone zawodniczki, no ale no nie wiem. Jakoś łatwiej jest Ci w Górniku pod takim... Chodzi mi o treningi, to znaczy, no wiadomo, że tutaj w Górniku są bardziej, tak jak wspomniałaś, doświadczone dziewczyny niż w Białej Podlaskiej. Coś tam możesz u nich podpatrzeć, wykorzystać to potem na boisku. Znaczy, jakoś... Wiadomo, one są właśnie doświadczone zawodniczki, między innymi Ania Żelazko. Jest się od kogo uczyć tak naprawdę. I starasz się właśnie jakby podglądać Anię na treningach, czy starasz się być po prostu nie kopią Ani Żelazko, tylko Agnieszką Jędrzejewicz? Jak to wygląda? Znaczy, no w sumie, że trenuję dla siebie tak naprawdę i no podglądam, bo to wiadomo, no nie, bo one są bardzo, bardzo dużo dziewczyn doświadczonych i bardzo dobrych. No ale staram się być Agnieszką. I docelowo jaka jest Twoja pozycja na boisku? A no na ataku gram. Na ataku, tak? I tutaj żadnych innych pozycjach znaczy, nie grałaś? Nie, czy... bo w sumie w klubie gram na skrzydle, a w kadrze gram na ataku. Aha, i gdzie się lepiej czujesz, na której? Na ataku. Na ataku, tak? Zdecydowanie. Czyli po prostu sprawiać satysfakcję jak zdobywasz gole, a mniej lubisz podawać do koleżanek? I masz jakiegoś swojego piłkarskiego idola, jeżeli chodzi o piłkę nożną kobiet, czy bardziej wzorujesz się na mężczyznach? No, znaczy bardziej na mężczyznach, właśnie na Neymarze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo dobry piłkarz i właśnie z którego można brać przykład. Jest młody, ale moim zdaniem jest naprawdę dobry. I co Ci się właśnie podoba najbardziej w jego stylu gry? Jakie elementy? No właśnie to, że on na przykład... umie położyć zawodnika na kolana, jest bardzo szybki. Ale pewnie tobie też się nieraz zdarzyło już położyć rywalkę na kolana, czy nie? Zrać trochę, czy nie? Nie? No powiedzmy, no nie, zależy. Ostatnio grałyście wraz z kadrą Polski mecze na Białorusi.
trudny rywal, Białorusinki? Znaczy, wiadomo, każdy jest trudny, ale właśnie chodzi o to, że my, u nas jeszcze dziewczyny z reprezentacji Wiedni, które nie zaczęły jeszcze trenować tak naprawdę, bo mamy teraz okres przygotowawczy, a tamte dziewczyny już są po. Także to jest jeszcze kwestia czasu. No tak w sumie zapowiadałem wcześniej, że będziemy rozmawiali na inne tematy, a rozmawiamy głównie o piłce, więc chciałbym troszeczkę od tego odbiec. Dlatego powiedz, mieszkasz w Lublinie czy w Łęcznej? Aktualnie mieszkam w Lublinie, na treningi dojeżdżam do Łęcznej. I to jest jakiś tam dla ciebie kłopot? Czym dojeżdżasz na treningi? Znaczy wcześniej jeżdżam scenerem, a teraz busem jeżdżę. Znaczy to nie jest kłopot. Normalnie w sumie. Przyzwyczajam się już. I zawodniczki, pozostałe zawodniczki Górnika w większości mieszkają właśnie w Lublinie, czy jednak? Znaczy w sumie tak podzielone. Znaczy w sumie tak gdzieś 6-7 zawodniczek jest z Lublina i dojeżdża. Niektóre dojeżdżają samochodami, niektóre busem, a większość tak węcznie mieszkają. Masz jakieś koleżanki w zespole takie bliższe, czy jednak każda z was chodzi swoimi drogami? Nie, znaczy nie. Mam na przykład Kasandra Parczewska. Bardzo, przyjaźnimy się tak jakby i gramy właśnie. Tak samo do nas doszła teraz Weronika Zawistowska, właśnie grałam z nią w U17 jeszcze w kadrze, także no. A czy jeżeli w tym czasie, jak jeszcze grałaś w Huraganie, czy byłaś jedyną zawodniczką, czy jeszcze były jakieś inne dziewczyny? Nie, jedną dziewczyną byłam. Aha, i tutaj dopiero jakieś koleżanki, pierwsze piłkarki poznawałaś właśnie na zgrupowaniach, tak? Tak, na reprezentacji. I teraz z tych dziewczyn, tak jak Kasandra, czy jak Weronika, to one już były powoływane wtedy razem z tobą? Właśnie Klaudia Leffel, to jest z Białej Podlaskiej, była powoływana. Właśnie Kasandra rok później doszła do nas do kadry. No i w sumie tylko tyle. Ale to jest ogólnie, no nie wiem, czujesz, że ta piłka nożna to jest taki sposób na życie dla ciebie i że to jest to, co chcesz robić? Znaczy, no bardzo dużo już poświęciłam, poświęciłam trochę tej piłce. No i na przykład nie wyobrażam sobie teraz życia, że na przykład bez piłki, że na przykład nie jadę na trening albo coś. To jest po prostu już takie, no taki dzień, po prostu dzień układam pod piłkę, mam trening, szkoła i... Ile razy w tygodniu trenujecie? I codziennie. Codziennie, tak? Ale jak jest rok szkolny, wiadomo, że przecież chodzisz do szkoły, więc... Znaczy, no bo to mamy treningi zazwyczaj wieczorem. Aha. Dodatkowo masz też zajęcia w szkole, tak? Pewnie tak. Jakieś piłkarskie? No z chłopakami czasem. Bo chodzisz do jakiejś właśnie sportowej szkoły, czy do zwykłej? Jak to znaczy, tam jest klasa piłkarska chłopaków. Właśnie teraz powstaje tam klasa piłkarska kobiet. Aha. I właśnie to jest bardzo dobre, taka ten, że rozwijają się dziewczyny. Właśnie tam Kasandra Parczewska i Weronika Zawistowska będą chodziły. Aha. No i ogólnie to jest szkoła sportowa, a ja jestem w klasie takiej zwykłej, bo nie mogę z chłopakami w klasie być. A, ale coś tam rywalizujecie z chłopakami, czy...? Znaczy, zależy. Ale przyznaj, że nie jednego już tam założyłaś siatkę między nogami, czy nie? Czasami. Czasami, tak? I powiedz, masz jakieś takie swoje marzenie piłkarskie, coś, co byś chciała osiągnąć? No mam, znaczy chciałabym, jak każda piłkarka chciałaby zagrać w pierwszej stacji Polski, tak samo, no, chciałabym na przykład wyjechać za granicę, ale to powoli wszystko, muszę na przykład skończyć szkołę, na pierwszym miejscu szkoły. Masz jakiś wymarzony klub za granicą? Znaczy, na razie nie, na razie nie myślę o tym w sumie. Może śladami Ewy Pajor byś chciała podążać? Czy raczej to nie kierunek Niemcy cię by interesował? Bo wiem, że byłyście bodajże w tamtym roku na turnieju w Poczdamie. Nie wiem, czy byłaś też. Były, a ja nie byłam. Nie byłaś, tak? Ale pewnie dziewczyny opowiadały, że tam zupełnie inaczej to wygląda, więc może ten kierunek Niemcy byłby dla ciebie ciekawy. Zobaczymy, tak? No i teraz chciałbym przejść właśnie do części konkursowej naszego programu. Dzisiaj pytaliśmy naszego gościa o to, jaki deser jest jego ulubionym. No i za chwilę się przekonamy. Sernik, proszę. Dziękuję. Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. Także, co wybrałaś na deser? Sernik. To jest jakiś twój ulubiony deser, czy... No, bardzo lubię sernik. Moja babcia zawsze robi, jak przyjeżdżam. Także, no. I to na święta na przykład? Na święta właśnie moja babcia robi zawsze prawie. No i lubię sernik ogólnie. Dobry jest. No to dobrze. To smacznego. Dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj była Agnieszka Jędrzejewicz.